Trzecia niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Radości. Widać to już w pierwszym czytaniu. Prorok Sofoniasz mówi: nie bój się, Syjonie, niech nie słabną Twe ręce. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz, który zbawia. Uniesie się weselem nad Tobą, odnowi Cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. Psalmista natomiast woła: głośmy z weselem, Bóg jest między nami. Słowa te podkreśla także święty Paweł w liście do Filipian, a zarazem i do nas mówi: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom Wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. Tak jak Filipianie, i my oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa. W nasze ziemskie życie jest wpisane oczekiwanie. Ciągle na kogoś albo na coś czekamy. Oczekiwanie dotyczy również naszej kondycji duchowej. Jest to postawa wyjątkowo aktualna w Adwencie, który przygotowuje nas na przyjście Pana w łaskach świąt Jego Narodzenia oraz na Jego powtórne przyjście przy końcu czasów. Ten sam Pan, który narodził się w Betlejem, powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Tak jak tłumy pytały Jana Chrzciciela: cóż więc mamy czynić, i my pytamy. On odpowiada: kto ma dwie suknie, niech jedno da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni. Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie. Czas Adwentu to specjalny czas, który nam przypomina, abyśmy czynili dobre dzieła. Zastanówmy się, jak spełniam w swoim życiu uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała.